No, pytań jest tak dużo, że nie wiem, ile mamy czasu, ale by pewnie było za mało, żeby odpowiedzieć. A zwłaszcza, że jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, którą nie powiedziałem, ale jedną tylko, bo jest tu pewna ważna tajemnica. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, kobieta, dlaczego niektóre kobiety wybierają łajdaków potencjalnych, tak? To chcę powiedzieć między innymi dlaczego, to zapomniałem powiedzieć. Wracamy do tej sytuacji i do sytuacji, w której jest tutaj więź bardzo silna. Jeśli jestem w koalicji, to jestem poddana presji świadomej lub nie, żeby wymówić tę potencjalną miłość i wielkie przywiązanie. Jest ona zaprzeczona. Nie chcę się do tego przyznawać. Ojciec jest narysowany bardzo źle. To może być kobieta oczywiście, tak? I teraz jak chodzę po świecie, to jest pewna niezrealizowana tęsknota i miłość, tak? Jak spotkam mężczyznę, który jest podobny do tego oto ojcowskiego, nazwijmy to oprim, to wiązanie się bardzo uaktywnia. Czyli nie wiem dlaczego, ale serce mi mocniej bije przy takim oto człowieku. Nie rozumiem tego, że on jest taki niedobry, ale ja właściwie mam jakieś otwarcie na tę osobę. I tak dalej. Pasuje mi niezwykle poznać kogoś takiego. Czyli pod spodem odnawia się ten rodzaj zakazanej miłości i przywiązania, które zostało tutaj zakazane. Tak? To tyle chciałem dokończyć. Bo to wygląda czasami na bardzo tajemnicze zjawisko, ale wieczorem się powtarzają, że takie związki bardzo często są pewnym faktem. No a teraz przechodzimy do pytań. Pytanie brzmi: chcę zmienić swojego chłopaka, czy to znaczy, że nie kocham? Mam dwie odpowiedzi, słabą i mocną. Wybiorę mocniejszą. Prawdopodobnie nie kochasz. No bo sytuacja jest prosta. Gdybyś kochała, to byś kochała taką osobę, jaką ta osoba jest. Jeśli chcesz go zmienić, to masz w głowie, w sercu jakiś ideał, do którego chcesz zmierzać, tak? Czyli przekazujesz tej osobie już właściwie taki, jaki jesteś dla mnie nie do akceptowania. Co oczywiście, jak już powiedziałem wcześniej, strasznie zwiększa szansę na to, że to się nie stanie. Tak? Czyli zmiana partnera przez drugiego człowieka nie może się dokonywać z inicjatywy tej osoby. Jeśli on by wpadł na pomysł kiedyś, że chciałby coś zrobić dla siebie i dla ciebie, to tak, ale jeśli ty chcesz zmienić tę osobę, no to nie wróżę tutaj większego prawdopodobieństwa. No, taka smutna odpowiedź, ale może lepiej ją znać na początku. Być może to jest ten rodzaj sytuacji, że odnowiła się ta miłość, która jest niezrealizowana z rodziny pierwotnej, tylko jeszcze, żeby była lepsza wersja tego. Co można w takiej sytuacji zrobić? Znowu przerażającą prostą rzecz. Jak już powiedziałem, z jednej strony wymówić koalicję, czyli w mniej lub bardziej bolesny sposób zdradzić mamę i otworzyć serce na tę osobę, niezależnie od tego, jak jest oznaczona jako niedobra czy fatalna. Tak? No to by była taka rada. Ona w sumie jest prosta, ale strasznie trudna dla niektórych osób. Kochać złego rodzica, jak już jesteś dorosłą osobą, nie przysparza wielu problemów. Mogło być kiedyś bardzo dużym zagrożeniem, jak byłeś czy byłeś dzieckiem, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Zwłaszcza, że miłość nie jest związana z wartościowaniem, idealna miłość nie jest związana z wartościowaniem człowieka. Następny. Polegając wpływom drugiej osoby, może upaść. Nie wiem, czy to jest o osobie trzeciej.
że jak sobie wyobrażam, czy że powiedzmy twoja partnerka, jeśli podlega wpływom jakiejś innej osoby, czy może upaść, tak, jako człowiek? No, bardzo prawdopodobne, że może, tak? Tylko pytanie jest, dlaczego podlega wpływom tamtej właśnie, tamtej osoby. Ale bym powiedział znowu pewien kłopot, bo to jest pytanie tak na dobrą sprawę rodzicielskie, tak? Jak ktoś zadaje takie pytanie, to ono pasuje bardziej do rodzica, który martwi się o swoje dziecko, który mówi, no mój syn popadł w złe, czy córka popadła w złe towarzystwo, w związku z tym mam prawo się niepokoić, co tam się złego stanie i lepiej byłoby, żeby jakoś to towarzystwo nie miało na niego wpływu. Czyli widzę pewne niebezpieczeństwo, jeśli takie pytanie jest takie rodzicielskie, to tak jakby się już w parze układał pewien niekorzystny rozkład ról, mianowicie jedno jest rodzicem, a drugie jest dzieckiem, tak? Nie wiem, czy zauważyliście takie pary. I jedno się o drugiego troszczy, a to drugie pełni funkcję dziecka i czasami kłamie, czasami oszukuje i tak dalej. Na ogół wpadają w taką rolę takie osoby, które nie miały dostatecznej opieki rodzicielskiej, w związku z tym nieświadomie bardzo przyjmują taką rolę dziecka. Czyli jeśli to zadała kobieta, jak robisz ze swojego mężczyznę dziecko, to dużo nie wróży. Już, że powiem, szacunek tutaj jest bardzo wątpliwy, tak? On taki jakiś podatny na to złe towarzystwo, ja się tym muszę zająć. To jest za poważna sprawa. Nie pakuj się z tej sytuacji, jeśli mogę tak mocno odpowiedzieć. Jak uratować, w nawiasie czy się da, związek, w którym występują konflikty i sojusze z perspektywy... z perspektywy rodzica, przeciw któremu zawiązał się. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego pytania. Jeśli chodzi o związek rodziców, jak uratować związek rodziców, w którym występują konflikty i sojusze, no to jednym ze sposobów, no dzieci nie bardzo mają wpływ na to, co się dzieje między rodzicami i z systemowego punktu widzenia dobrze, żeby nie miały. Tak? Dzieci nie są od rozwiązywania, zresztą nie mają takiego umocowania systemowego i nie są w stanie tego zrobić. Jedyną rzeczą, jakąś pozytywną, mogą zrobić, żeby nie być w sojuszu, tak? Nie być w koalicji. To, jak już powiedziałem, tam jest szansa na to, że się uwolnią jakieś siły. Czyli mówiąc na skróty, jeśli ludzie zobaczą, że są sami i nie mają wsparcia z zewnątrz, to jest większa szansa, że jadą na jednym wozie i po prostu muszą się dogadać, bo to świadczy, to pokazuje, że życie będą wiedli złe, jak sobie z tym nie poradzą, lub lepsze, jak sobie z tym poradzą. Dlatego powiedziałem, że sojusze są niedobre, bo one z jednej strony pomagają przetrwać, ale z drugiej strony stabilizują ten negatywną część, która się dzieje między rodzicami. Może dwa słowa. No, dzieci nie powinny się zajmować tym, co się dzieje między rodzicami, chociaż czasami są zmuszone. No, są dzieci z tak trudnych domów, które biorą na siebie obowiązek rodzicielski i one to wyprowadzają nawet czasami rodzinę na jakieś sensowne tory. Ale te dzieci tracą dzieciństwo, tak? To nie są dzieci, które jeśli będą dorosłymi osobami, będą ze strasznym deficytem dzieciństwa funkcjonowały i będą nieświadomie konstruowały swój związek tak, żeby odnowić tą funkcję dziecka w związku, tak jak tutaj powiedziałem. Czyli będą bardziej chciały troski, opieki, bezpieczeństwa od partnera, niż bycia odpowiedzialnym, twórczym elementem tworzenia tej rodziny, którą właśnie buduje. Zerwanie z więzi rodzicami
słuszne czy niesłuszne, ale na ogół powoduje bardzo silną tendencję do depresji. Tak, można powiedzieć, więź z rodzicami to są dwa główne źródła zasilania do życia. Jeśli jesteś w koalicji i tracisz jednego rodzica, to jesteś w pół depresji, to znaczy jeden obiekt wspierający straciłeś. Jeśli masz złe relacje z dwojgiem rodziców, uzasadnione czy nie, no to tracisz takie podstawowe kanały wsparcia dla siebie. I będziesz miała skłonność miał skłonność do depresji, co prawdopodobnie odkryją twoje dzieci, będą się tobą opiekowały jak dzieckiem i one stracą z kolei dzieciństwo. Proszę Państwa, to nazywamy parentyfikacją, czyli zamian urodzicowieniem, można powiedzieć, tak? Czyli dzieci stają się jak rodzice w stosunku do swoich rodziców albo do jednego rodzica, ale bardzo często to się rozkłada pokoleniowo, czyli można zauważyć parę pokoleń. Mama miała skłonności do depresji, w związku z tym córka jej opiekowała się mamą i podtrzymywała ją chęć do życia, bo tato się oczywiście miksuje z takiej sytuacji, bo nie jest w stanie tego zrobić. No i wtedy często widzimy takie pokoleniowy spadek, że córka, która się opiekowała mamą w swoim związku dorosłym, zaczyna podobnie funkcjonować jak jej mama, która była w tym związku. W związku z tym dzieci zaczynają się zajmować, pełnić funkcje opiekuńcze po to, żeby same traciły dzieciństwo, po to, żeby i tak dalej, nieraz przez parę pokoleń. Kim się na kim się powinna oprzeć mama? Na swoim mężu. A jeśli ma skłonności do depresji, mąż nie wyleczy depresji. Musiałaby się zastanowić nad swoją rodziną pierwotną. Nawet jak nie miała rodziców, to tę więź można odnowić jako dorosła osoba. Czyli dokonać refleksji, otworzyć się na tę osobę, zobaczyć ją jako osobę ze swoimi kłopotami i dojść do momentu szacunku dla tej osoby, nawet jak jest bardzo negatywnie oznaczona w rodzinie lub przez najbliższy krąg społeczny. To jest wykonalne, to jest znowu proste, ale strasznie trudne, bym powiedział, przerażająco trudne. Jak mam kochać? Jakby ci się udało odnowić tę więź tutaj, to jest mniejsza szansa na to, że powtórzy się to w rodzinie, którą będziesz konstruować. Tak? I cała sprawa ma szansę się uprościć. Ale już bardziej znowu się koncentruję na pytanie, bo może odnapiję. Mówi Pan, że jedna osoba obwinia drugą i spirala się nakręca. A co, jeśli jedna osoba obwinia drugą i ta drugą? Zaczyna faktycznie mieć to poczucie winy. No, tego nie rozumiem. Czyli, no tak, to jest dość spotykana sytuacja wzajemnego obwiniania się, tak? I to może tak, to zaczyna faktycznie mieć poczucie winy. Aha, jedna z osób, tak, ma poczucie winy. Stara się bardzo, żeby być najlepszym dla drugiej. Trafia na kolejne żale i sytuacja się pogłębia. No to jest taka właśnie sytuacja, która grozi w powtórce. Ponieważ jeśli w małżeństwie z jakiegoś powodu dzieje się tak, że jedna z osób, albo dwie naraz, mają zastąpić coś takiego trudnego, co się stało w rodzinie, czego nie dostaliśmy w rodzinie pierwotnej, to ta sytuacja może bardzo mocno eskalować, tak? Pamiętam taką historię, jak przyszła do mnie para taka dość już zaawansowana w wieku, i jedna pani, która chorowała na depresję przez ponad 10 lat, i jej mąż, który z nią był, i jak usiedli,
to było widać na pierwszy rzut oka, że ta pani chora na depresję jest bardzo napięta i zła, rzuca błyskawice do tego mężczyzny, on jest taki spłoszony, wystraszony. No i sobie pomyślałem, że właśnie to jest taka sytuacja, kiedy pani przez całe życie myliła, to znaczy, że depresji nie można mieć tak naprawdę stałej z tego, co się dzieje bezpośrednio w związku. Chyba, że tam są jakieś tortury, przemoc ostateczna, to i tak trzeba było zadać sobie pytanie, czemu ta druga osoba pozwala. No i ta pani z depresją oczywiście projektowała na tego mężczyznę, że przez niego to wszystko ona tutaj cierpi i tak dalej, bo gdyby on był inny, to by jej życie było inne. On już pełen poczucia winy, ledwo zipał i bardzo napięty siadł. Ta pani z depresji tak się jakoś pewnie czuła, grymas taki miała. No i mnie coś tchnęło i zacząłem tę rozmowę tak. Mówię, jak długo pani jest w depresji? Ona mówi, 10 lat już jestem w tej depresji. Taka trochę dumna z tego, że jest w tej depresji. To ja się zwróciłem do tego pana, który siedział obok, mówię, no to panu strasznie współczuję, jest pan wielki. 10 lat wytrzymać z osobą, która jest w depresji, to pan wykonał strasznie ciężką i niewdzięczną pracę. Jak on to usłyszał, to się rozpłakał. Ponieważ rzeczywiście tak było. To było niewykonalne, co ta pani chciała od niego. Czyli był pewien poczucia winy, że nie wypełnia tej dziury, która pochodzi zupełnie z innego miejsca. I byłem chyba pierwszym człowiekiem, który to zauważył, dlatego zaczął płakać takimi rzewnymi łzami. Pani się na mnie obraziła i wyszli i więcej się nie pojawili. Ale to jest dość klasyczna sytuacja, kiedy różne nierozwiązane sprawy przenosimy z rodziny pierwotnej właśnie do rodziny aktualnej. I każda z osób ma to utrzymujące się złudzenie, że tamta druga powinna to zrobić, a jak nie robi, to jest jakaś skąpa, wredna, paskudna i trzeba ją znosić. Ja bym proponował taką refleksję. Jeśli jest w związku osoba, nazwijmy to sprawna i niepełnosprawna, no na przykład chora ma depresję, bardzo neurotyczna, z dużym obciążeniem z domu rodzinnego, to pytanie, kto ma większy dług w tym związku, czyli kto powinien bardziej pracować na dobro tego związku? Osoba niepełnosprawna. Tak? Ale to jest bardzo kontrowersyjne, tak? Ponieważ jeśli osoba niepełnosprawna jest osobą sprawną, to tamta przez fakt związania się z niepełnosprawnością wykonuje cięższą pracę na co dzień, tak? Żeby ta równowaga była jakoś zachwiana, no to przynajmniej, jeśli mówię o tej pani, przydałyby się słowa wdzięczności i docenienia, tak? Dziękuję ci za to, że tyle ze mną wytrzymujesz. Przy okazji piękne słowa, jak macie jakieś nieporozumienie w związku, przyjdźcie dzisiaj do domu i powiedzcie swojej partnerce, panowie, a dziewczyny swoim mężczyzną, może nawet profilaktycznie, ale warto powiedzieć tak, dziękuję, że tyle ze mną wytrzymujesz, tak? Że tyle ze mną wytrzymałaś. Jak komuś trudno to sobie wyobrazić, że to jesteś już w pułapce, jak widziałem po minach, nie chcę to pokazywać, jeśli to jest trudne do wyobrażenia, to znaczy, że właśnie powinnaś to zrobić. To znaczy, że to coś jest na rzeczy. Tak? Bo to są w sumie niewinne sprawy. Jeśli jesteś uwikłany w to, że ci trudno to powiedzieć, to właśnie tego z jakiegoś powodu egocentrycznego nie mówisz. A to znacznie mogłoby poprawić funkcjonowanie w związku. Nie wiem, czy do końca odpowiadam na to pytanie, ale odpowiadam tak, jak zrozumiałem. Pięć, potem jeszcze 3 minuty.
wylosuję ostatnie. A co, jeśli w domu brakuje ojca od urodzenia? Córka od samego początku żyje tylko z matką. Silna relacja. Jaki to ma wpływ na jej związek i jakich partnerów będzie przyciągać? No, to bardzo ciekawe i ważne pytanie. Z jednej strony ten ojciec jest, tak? Nawet jak go nie ma od urodzenia. On jest. Czyli jeśli ktoś zadał to pytanie, masz ojca, tak? W sensie egzystencjalnym masz go. Tylko teraz jest ważne, jak on jest przechowywany w umyśle mamy, tak? Jeśli on jest przechowywany jako, nie wiem, przespał się ze mną i poszedł w świat, no to jest łajdakiem, tak? No to profilaktyka by była taka. Pamiętaj, że też współpracowali na to we dwójkę. To nie jest tak, że on opuścił mamę, a mama była święta. To razem to zrobili. Czyli nie musisz podzielać tego obrazu. Możesz myśleć, modlić się, rozmawiać z tym ojcem, którego masz prawo do miłości do tego ojca. Oczywiście to prawdopodobnie nie zastąpi całej tęsknoty, bardzo silnej w tym wypadku za ojcem, która oczywiście przenosi się na różne związki. Jest duże prawdopodobieństwo, że w związku z mężczyzną będziesz oczekiwała troszeczkę za dużo od mężczyzny, czyli tego, żeby był dla ciebie tym wymarzonym, wytęsknionym ojcem, którego nie ma, a jednocześnie był zwykłym mężczyzną, tak? Czyli wracając do takiego pierwszego zdania, no można powiedzieć, że nie będzie łatwo z tobą wytrzymać mężczyźnie, to możesz o tym pamiętać. To jest trochę niesprawiedliwe, prawda? Bo chciałoby się powiedzieć tak, no jeśli ktoś nie miał ojca, bo umarł wcześniej albo odszedł i teraz właściwie mam takie oczekiwanie, że mi się od życia coś należy, żeby tą krzywdę wyrównać. A jak ja ten Rydlewski tutaj mówi, że jak będę ze swoim mężczyzną, to ja muszę uważać, bo w pewnym sensie ja mogę być powodem tych kłopotów w związku. No, niesprawiedliwe, ale prawdziwe. Ale czy nie jest piękne powiedzieć komuś dziękuję ci za to, że ze mną wytrzymujesz, niezależnie od racji? No, bo grozi ci to, że umrzesz w samotności kiedyś i napiszą na twoim nagrobku żyła i umarła samotnie, ale miała zawsze rację. No to już tutaj musimy kończyć. No, bardzo dziękuję. Tematy są bardzo pasjonujące, moim zdaniem. I bardzo ważne i żywotne. Nie da się z tego zlekceważyć. I proszę nie przychodzić do mnie za 10 lat. Miał pan rację, a ja pana nie słuchałem, albo nie słuchałam. No, jak będę żył jeszcze za 10 lat oczywiście. Ale po co marnować tyle czasu? Naprawdę to są rzeczy ważne, które się dzieją. Wiem, co mówię, bo to nie jest wyczytane z książek, tylko jest to zaobserwowane u dziesiątek, setek czy tysięcy nawet ludzi w konkretnych sytuacjach życiowych. Dziękuję bardzo za uwagę. Być może kiedyś do zobaczenia. Czy ja mogę sobie wziąć te karteczki? Pewnie. Niech pan. One są anonimowe, także ja sobie przeczytam. Tak, czekaj. Tak, spokojnie. No tylko koszyk proszę zwrócić. Panu chyba bardziej o ten koszyk chodziło, ale nie. Panie Jacku, dziękujemy bardzo za przybycie, za konferencję. Także wam też dziękujemy, zapraszamy was jutro. A ja panu z tymi kartkami pomogę. Wtedy koszyk będzie bezpieczniejszy też.